Dziś, zanim rozpoczniemy, chcę Wam powiedzieć, że mam świadomość, że niepełnosprawność ma różne oblicza i że nie wszyscy będą w stanie zrealizować nasze ćwiczenia. Ale chcę jednocześnie Wam powiedzieć, żebyście mimo to zostali z nami. Czasem wystarczy tylko mały gest, reakcja i to też jest aktywność. Takie drobne kroczki, niby nic nieznaczące, mogą stanowić przerwę w codziennej rutynie, obowiązkach oraz pobudzić do ciekawości. Czy nawet rozpocząć rzeczy nowe, których wcześniej u swoich dzieci nie doświadczyliśmy. Tak więc zapraszamy. Dzisiaj będziemy potrzebować balon, drążek, gąbka, obciążenie, ścierkę albo poszewkę od małej poduszki i worek z piaskiem ciężki. Zaczynamy od rozgrzewki w pozycji leżącej. Dziecko leży na materacu, ręce mogą być wzdłuż tułowia albo na klatce piersiowej. Różne. Będziemy robić 5 powtórzeń. Wy możecie zacząć wykonywać to od 10 powtórzeń. Najpierw zginamy lewą nogę w kolanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz prawą nogę w kolanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz obie nogi naraz, naprzemiennie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I po tym dociskamy obie nogi do brzucha. Tak. Z pięć, raz. Pięć, cztery, trzy, dwa. Kolejne ćwiczenie to podnoszenie drążka z ciężarkiem w pozycji leżącej. Do tego będzie nam potrzebna gumka. Możemy obwinąć ciężarek i zamocować gumkę, albo przełożyć drążek tutaj do ciężarka. To zaczynamy. Teraz kapałcz się. Uwaga, zaczynamy podnoszenie drążka za głowę. Ustawiamy się tutaj prosto, żeby być wyprostowanym. Tak? I uwaga, liczymy od 5 w dół. 5. Mocno ściskamy drążek. 4. 3. 2. 1. I powtarzamy tą serię 4 razy. Kolejne ćwiczenie, odbijanie balona na chuszcie. Dobrze, chwytamy chustę, klękamy i razem odbijamy balona do góry. Hop. Delikatnie, żeby balon nam nie spadł. Ale balon co? To będzie kuchar. I zaczynamy od nowa. I uwaga, wysoko. Najpierw dajemy na dół, 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 na dół i razem do góry. Hop! Świetnie. Jeszcze raz to samo. Na dół i do góry. Hop! I uwaga, jeszcze raz. Na dół pusta i razem do góry. Świetnie. Uwaga. Na dół, na dół i hop! Razem do góry. Świetnie. Następna wersja tego ćwiczenia to przenoszenie balona do przodu i do tyłu razem. Balon nie może zlecieć z chusty. Świetnie. Super, Tereska. Do końca materaca i z powrotem.
Czy tym możemy pomóc dziecku? Tak. Ręce do przodu. Pięknie. Dobrze. I powrót. Pamiętajcie, żeby robić przerwę na wodę. Do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebny worek z piaskiem. Kładziemy delikatnie na nogi worek z piaskiem i balon. Tak, balon trzymamy w rękach, tak, żeby nie upuścić. Chwytamy dziecko tutaj pod barki i pod głowę. I uwaga, od pięciu w dół unosimy delikatnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I powtarzamy to ćwiczenie trzy razy. Na koniec ćwiczenia odpoczynek. Można leżeć, relaksować się tak jak Tereska, a można też podnieść nogi i oprzeć o ścianę. I oddychamy głęboko. Oddychamy głęboko, wytrzymujemy tak kilkanaście sekund. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, będzie nam miło, jak udostępnicie to swoim znajomym. Niech cały świat się ćwiczy z nami. Pamiętajcie, żeby robić... Przepraszam, poczekaj, bo cieknie Ci dziurowa broda.